Siemaneczko, pokażę dzisiaj nowe kopiowanie, jeden po drugim. Potrzebujemy motorki Faggio, obojętnie w którym garażu, ja mam akurat w klubie nocnym 4 sztuki. No, jeżeli ktoś ma je w siedzibie klubu motocyklowego, no niestety musi przestawić gdzieś do garażu. Potrzebujemy jednego znajomego, on musi mieć też garaż, ten penthouse, tam jakieś auto umieszczone i to robi znajomy. Dzwoni, podchodzi w swoim kasynie penthouse do telefonu, wybiera usługi parkingowe, garaż, penthouse, wzywa obojętnie jaki tam pojazd, który ma i szybko klika start, online, akcję rozegraj, akcje stworzone przez Rockstar, Arena Wojny i tą pierwszą lepszą. Odpala. To musi robić znajomy w tym czasie teraz. My tam sobie możemy stać i czekać. On teraz takie będzie miał spadywanie spod mapy. Kilka razy tam spod tej mapy poleci. Czy pod tą mapę, jak go wczyta w lobby, opuszcza je. No też, no niech się uwija. No my też potrzebujemy kasyno, znaczy ten penthouse, garaż, tam czy mamy auto, które chcemy sobie kopiować. I tak jak mówiłem, motorki Faggio. Możemy zarejestrować się już teraz, w klubie motocyklowym możemy zrobić to później. O, znajomy go wczytuje w lobby. I od razu klikam B czy kółko i opuszcza. Wyjście czy na pewno tak i podbiega do nas, bo on nam będzie niestety potrzebny w cały czas w tym glitchu. Dobra. My zarejestrowani w klubie motocyklowym możemy wezwać sobie jakiś inny pojazd, możemy wyjechać już nawet z tego naszego garażu w penthouse autem, które kopiujemy. No ja tu akurat wezwałem sobie opresora, żeby pokazać o co tu chodzi. Znajomy wsiada i na tego opresora. No my możemy tu już używać auta, które kopiujemy. No i po prostu odjeżdża na jakąś odległość. Już tak, żebyśmy my mogli wezwać ten motorek Faggio z jakiegoś garażu. Znajomy musi siedzieć cały czas w tym aucie. No tu w dalszej części będzie widać, bo tu na razie tylko użyłem opresora. A teraz wzywam sobie Faggio przez klub motocyklowy. Na mapie go nigdzie nie ma. Na minimapce widać, że znajomy cały czas jest na moim opresorze. Tu udaję się teraz do garażu. Wyjeżdżam autem, które chcę kopiować. A sorry, jeszcze zapomniałem powiedzieć, mobilne centrum z przechowalnią pojazdów będzie tu potrzebne do zapisywania nam kopii. Wyjeżdżamy na zewnątrz, znajomy nadal siedzi na naszym opresorze. Teraz on zsiada, czy tam wysiada z samochodu. Pojazd znika, nam przeskakują te tablice z tego motorka Faggio, który wzywaliśmy, więc no, kopiowanie nie wymaga nawet tablic i fruta. Teraz wzywamy sobie mobilne centrum operacyjne, żeby jechać zapisać kopię. Może być puste, może być pełne, to nie ma znaczenia. Stwierdzamy, jeżeli mieliśmy pełne, no to to auto przeniosło mi się. O, tego kurwa, co to, penthouse'u do garażu. To możliwa świeża kopia, jeszcze wjadę pokazać, że tam już mam oryginał.
czy tam kurwa ten się przeniósł z tej mobilki, też tam było Easy w tym garażu. Robimy teraz to samo. Tak jak już wyjechaliśmy z mobilnego, już dobra, od tego momentu najlepiej patrzeć, jak tu odbywa się kopiowanie. Ja tam jeszcze później na koniec zadzwonię do mechanika, żeby pokazać, że miejsce tych fadzio przeniosły się tam skopiowane ISI. I to samo, znajomy siada w auto, odjeżdża na taką odległość, żebyśmy my mogli wezwać sobie kolejny motorek fadzio. Nawet widzę na minimapce, wcale daleko znajomy nie musi odjeżdżać. Wzywam kolejne fadzio. Na mapie go nie widać, cały czas stoi moje Easy. No, udaję się z powrotem teraz do garażu. Wyjeżdżam autem, które kopiuję. Znajomy wysiada z pojazdu, mi przeskakują tablice z motorka fadzio tego wzywanego. No i wjeżdżam do mobilki zapisać kolejną kopię. Bardzo łatwy, no niestety, no wymaga od nas cały czas tego znajomego. I znajomy, no też musi mieć garaż ten w penthouse, tam jest umieszczony jakiś jeden, byle jaki pojazd. To sam, znajomy wysiada, ja wjeżdżam zapisać kopię. Wyjeżdżam z mobilki, znajomy wsiada do auta, wzywamy kolejny motorek fadzio. Znajomy odjeżdża, my wyjeżdżamy z garażu autem, które kopiujemy. Znajomy wysiada, mamy kolejną kopię. No jest całkiem spoko, całkiem szybko to idzie. Co najlepsze, to nie wymaga tablic Eiffruta, każda kopia ma inne numery. Tu mi zostały dwa fadzio. Kolejne udaje się do garażu po samochód, który kopiuję, wyjeżdżam. No, banalnie proste. No. Tam jedyny krok, jaki znajomy musi zrobić, to przy tym telefonie zadzwonić po pojazd i wbić się na tą bombową akcję z areny.